kciuk po francusku to pouce. Tomcio paluch to le petit pouce, bo pouce oznacza również cal. Następny palec to index, bo można nim wskazywać rzeczy. Stąd nazwa trybu indicative, który służy do opisu rzeczywistości. Majeur to palec dla dorosłych. Inaczej nazywa się go doigt d'honneur. Delikatniejsi mogą zrobić bras d'honneur, czyli gest Kozakiewicza. Przedostatni palec nazywa się annulaire, bo można nosić na nim pierścionek. Anno z łaciny anellus. Dlatego The Lord of the Rings po francusku to le seigneur des anneaux. Francuzi na pierścionek mogą też mówić bague, dlatego Bilbo nazywał się Baggins. Po francusku Bilbon Seki. Niech annulaire nie myli nam się z książką telefoniczną, annuaire, która wychodzi co rok. Ostatni palec to auriculaire, od łacińskiego auri, czyli orej, ucho. Kiedy idziemy spać, uszy kładziemy na poduszce, l'oreiller. A kiedy chcemy posłuchać sobie muzyki, to wkładamy słuchawki do uszne, l'oreillette.